Cześć kochani, witam was serdecznie w kolejnym vlogmasowe rękodzieło. No i oczywiście wyszłam z domu. Miałam wysłać paczki rano, niestety kurier do tej godziny nie przyjechał, jest godzina 16:30. Hania przyszła ze szkoły, więc postanowiłam iść do paczkomatu i nadać paczki, które mam dla dziewczyn. Trochę się wkurzyłam, bo no, siedzenie cały dzień w domu i wypatrywanie kuriera może doprowadzić do szału człowieka. Może zajrzę jeszcze do Lewiatana, bo akurat mam paczkomat przy Lewiatanie. Może coś fajnego będzie. Ja tylko zakupy robię, ale nie myślcie sobie, że ja robię jakieś duże zakupy, bo to są drobne rzeczy i takie rzeczy, które są potrzebne. Czy tam mąka, cukier, wiadomo. Jak każdy z nas. Tylko że ja robię częściej, a mniejszej ilości, no bo nie jestem w stanie tego dźwigać wszystkiego. Tym bardziej, że jeżdżę na rowerze, to już w ogóle. Ogólnie zadajecie mi fajne pytania, ale często przewija się pytanie, gdzie pracuję. No to wrzuciłam wam link do miejsca, w którym pracuję. Oczywiście to jest taki ogólny zarys całego zakładu, ale właśnie w tym miejscu pracuję już prawie 18 lat. Także mam nadzieję, że rozwiałam wątpliwości wasze. Jestem pracownikiem magazynowym. Także fajna praca. Także kochani, mam fajną pracę w miarę. Czasami jest dość ciężko, bo wiadomo, możecie sobie wyobrazić pracownika magazynowego, czyli obsługa wózka paletowego, paleciaka tak zwanego, czy po prostu asortyment ciężki, no ale mamy oczywiście sprzęty odpowiednie, żeby po prostu nie zrobić krzywdy, bo to jest najważniejsze, przepisy BHP zachowane. Także praca naprawdę może nie bardzo taka ciekawa, bo wszystko się zawsze robi monotonnie, ale jak dla mnie to na razie ok. Zobaczymy, ile będę jeszcze pracowała. Może dociągnę do 20 lat. Kolejne pytanie, jakie się nasuwa, nasunie na pewno po wcześniejszym filmiku, bo wspominałam, że właśnie miałam włamanie u siebie na posesji i tak było miesiąc, może półtorej, już tak daty nie pamiętam. Miałam włamanie do moich pomieszczeń gospodarczych, moi drodzy. I skradziono mi kosiarkę, moi drodzy, skradziono sprzęt lekarski mojego męża i skradziono rower mojej córki. Także no nieprzyjemna sytuacja. Teraz muszę się non-stop pojawiać na komendzie, bo i zeznania, no i oczywiście sprawa w toku. Ale ja już zdążyłam o tym zapomnieć. Nie myśleć o złych rzeczach, po prostu czasem tak bywa, trudno, są tylko rzeczy. Najważniejsze jest oczywiście zdrowie. Kochani, i paczki wysłane. Chociaż już bałam się, bo nie chciał mi kot wejść, że po prostu jest brak miejsca, ale udało się. Także, drogie koleżanki, paczki na pewno dostaniecie pojutrze. Bo jak mówiłam wcześniej, paczkomaty bardzo sprawnie działają, także kurier zapuka do waszych drzwi. Chciałam jeszcze taki fajny temat poruszyć odnośnie początkujących rękodzielników bądź osoby, które zaczynają się dopiero uczyć na przykład dziergania, niekoniecznie akurat amigurumi, ale może jakieś inne dzianinowe projekty. Kochani, nie zrażajcie się do tego, jeżeli wam na początku nie wychodzi, bo ja nawet będąc na tym etapie po tylu latach, czasami mam problem z prostymi wzorami i staram się po prostu odkładać robótkę i wracać do niej za jakiś czas. Także początki zawsze są trudne. Jakbyście zobaczyli moją pierwszą wydzierganą zabawkę, to naprawdę nie było się za bardzo czym chwalić,
Ale tak właśnie jest, że na początku, jeżeli zaczynamy coś nowego, to nam to nie wyjdzie. Chyba że ktoś jest bardzo utalentowany i wtedy praca z szydełkiem nie sprawia mu trudności. Ważne jest też, aby dobierać odpowiednie szydełko, dobierać odpowiednią włóczkę. Zawsze zwracajcie na etykiety, co na nich pisze, i starajcie się sugerować właśnie tymi wszystkimi ważnymi informacjami. To Wam naprawdę ułatwi pracę, jeżeli chcecie tworzyć na przykład na sezon zimowy jakieś otulacze, czy jakieś czapki, czy jakieś swetry. To najlepsze jest na przykład wełna z bawełną. Są bardzo fajne włóczki pluszowe, które też dają nam takie poczucie ciepła. Także serdecznie Wam je polecam. A na latem, no to wiadomo, bawełny, bambusy, chociaż bambus, powiem Wam szczerze, że to jest bardzo ciężki materiał, bardzo ciężka włóczka, ponieważ ona wymaga bardzo dużej pielęgnacji, czyli no raczej nie zaleca się prania w pralce, tylko raczej ręcznie suszenie po prostu na płasko, bo no, potrafi się rozciągać. Bawełna jest bardzo fajną mieszanką, bawełna i mieszanki, bo nie mówię tutaj o 100% bawełnie, na przykład do tworzenia amigurumi, tak jak ja na przykład tworzę ewentualnie na jakieś serwety, na jakieś łapacze snów. Także nie bójcie się eksperymentować, moi drodzy. Nie bójcie się popełniać błędy i nie stresujcie się, bo każdy popełnia błędy na początku swojej drogi szydełkowej, czy to drogi dzianinowej, tworząc na przykład na drutach, nie mówię tu oczywiście tylko o szydełku, tylko wszelakiej formie dziergania, czyli szydełkowania bądź dziergania na drutach. Bo naprawdę, ja sama na początku swojej drogi miałam duże problemy z szydełkiem i były takie momenty, że po prostu nie miałam ochoty na to, żeby szydełkować, pomimo tego, że bardzo chciałam coś stworzyć. I to właśnie to, że bardzo chcesz coś stworzyć, powoduje, że jeżeli coś nie wychodzi, to cię to irytuje. Także, moi drodzy, nie stresujcie się, po prostu odłóżcie na chwilę tą robótkę. Ja na przykład zaczynam kolejną, tak żeby po jakimś czasie wrócić do tej, która na przykład sprawia mi trudność. Także życzę Wam, kochane, miłego dziergania. Jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście piszcie i szydełkujcie, co Wam się rzewnie, kochani, podoba w każdej wolnej chwili. I spotykamy się, moi drodzy, w kolejnym vlogmasowym rękodziele, ponieważ prawdopodobnie jutro już wbiorę się do tego sklepu i pokażę Wam włóczkę, na której chciałabym się skupić też i wykonać ten plet na łóżko. Jeżeli macie ochotę, to również mogę nagrać filmik, jak ja będę korzystać z tej włóczki, także możecie sobie popróbować. Wydaje się mi, że jest dobrym materiałem, że będzie można to prać w pralce, ponieważ jeżeli chcielibyśmy taki koc zrobić z wełny czosnkowej, no to niestety pielęgnacja takiego koca jest bardzo trudna, ponieważ jak wiemy, wełna czosnkowa bardzo lubi się filcować, więc ja szukam właśnie takich włóczek, takich zamienników, które pozwolą mi się cieszyć takim fajnym, puchatym kocem. Także, moi drodzy, serdecznie Was pozdrawiam i zapraszam do kolejnego vloga. A teraz właśnie widzicie, odpisuję na Wasze wiadomości i w międzyczasie oczywiście kontynuuję pisanie mojej książki. Jeszcze parę godzin przede mną, także mam nadzieję, że uda mi się dzisiaj wpisać kilka projektów. Buziaki, pa, pa.